Siemanko wszystkim na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku przepowiedzimy sobie unboxing paczki. Tak, tak, paczki. Dawno nie było paczki z pirotechniką. Także to już Wam zapowiadam, że to jest paczka z pirotechniką na testy i na Sylwestra już będzie część, więc nie wszystko będzie wymiecione, będą też i na Sylwestra też będzie. Także teraz zobaczycie sobie na testach i zobaczycie później. Także lecimy z rozpakowaniem. Aha, tu widzicie. Za paczkę zapłaciłem 160 zł. 160 zł z przesyłką, ale to tak już około 140-130. No, około 140, czyli 150. No, jakoś tak. Ale co jeszcze? Paczka jest dość tajemnicza. Także to jest tajemnicza paczka. Ale przejdźmy sobie już do rozpakowania, bo na pewno chcecie wiedzieć, co się tutaj znajduje. Na drugą stronę. Za jakiś czas zobaczycie sobie następną paczkę, tylko że to będzie już inna paczka z dużo większymi rzeczami, jako gabarytową. Nie będzie to jakieś tam petardy czy coś, będą to bardziej jakieś tam wyrzutnie. Ale to zobaczycie dopiero w grudniu. Także do tego jest jeszcze czas. Pamiętajcie też, że zbliża się okres sylwestrowy i jeszcze trochę. Lepiej zakupić sobie dużo wcześniej pirotechnikę, że to co chcecie, to po prostu macie, bo jak później wszyscy się zbiorą i mam wymiotą, to nie będziecie już mieć tego co chcecie, więc na to zwróćcie sobie uwagę. To może leżeć, jeśli nie wolno. Śmieci sobie tu. Na starcie dostałem grafisa. Tu dostałem leteczki jakieś. Muszę to zobaczyć.
Dobra. To sobie zobaczę później. Tu dostałem gratisa. To są za petardy. To wybierze od komety. Tak, tak myślałem, kometa. A to by przeciw też. Teraz tutaj. To jest mam nadzieję, że tam dobrze widzicie. 2 gramy mleku. Garda błyskowa czasu trzeci. Kometa. Muszę zobaczyć sobie kod produktu i będę widzieć. To nie wiem co to jest. Dziwne. Ciekawe czy to na... Nie, to nie na fotobłysku. To będzie na pewno... To będzie ten... od Gamo, K3. A to będzie pewnie K2, bo to jest trochę większe. A tu mamy taką samą i to cukierasa. To cukierasa. Zena Trunella. Będą one na teście też, tylko no nie teraz. Śledzę mówię, nie pamiętam. Ale ląd to ma ta zena. Pirotechnika, a wracamy do pirotechniki. Pirotechnika będzie zamawiana. Zresztą mieliście teraz odcinek, gdzie mówiłem o tym, jak nagrywam pirotechnikę, nagrywam dopiero od listopada do końcówka jest tak faktycznie. Później już tak jest bardzo mało. Później najbardziej są już urbeksy i takie rzeczy. Bo po prostu nie ma też sezonu. Ludzie to później to nie oglądają, bo mi się to już za dużo tego jest. Także troszeczkę tylko i za dużo nie ma. Kiedyś nagrywałem więcej. Zresztą inne rzeczy też są ważniejsze. Nie wiem czy to widać, czy nie widać. Wypełniacze. Dużo. Wypełniacze. Kolejne wypełnienie. Co my tu mamy? Plus. Plus za pakowanie. Ten kto pakował tę paczkę ma ode mnie plusa, zresztą to wiadomo, że ten sprzedawca ma, poza na komaty, na po prostu lubię, jak jest coś bardzo zapakowane, żeby się nie rozwaliło i takie rzeczy, nie wiem jak to powiedzieć. No cóż, no przejdźmy sobie od małych rzeczy. Tutaj wiem co się znajduje. Możecie zgadywać co się tu znajduje. Fajnie streczem zrobione. Ten kto trafi skąd jest ta paczuka, od kogo może pochodzić. Bo skapnie się po tyle spakowane. I napiszę w komentarzu, dostanie ode mnie w odcinku dostanie coś ode mnie, coś odpalne. Czyli w sensie gdzieś pojadę i coś dla niego odpalę, dyma albo coś. Na takiej zasadzie. Hmm.
albo inną rzecz. To no, nie musi być tylko dym, może być zupełnie inna rzecz. Więc piszcie w komentarzach, co to może, od kogo może pochodzić ta paczucha. To jeden dymek. Tak, odcinek będzie długi. A tu mamy drugi dymek. Pytacie się, po co mi na Sylwestra mam dym? A ten dym my... Jeszcze jeden miasto? Muszę zobaczyć. Te dymy... Ja wam pokażę tu. Czy to widać, bo to tak daleko, ta kamera od nosa, ale w komputerze to widać zupełnie inaczej. Ultrashock JFS2 Red i Orange. I czerwony i pomarańczowy. Te dymy są mi potrzebne. Pomarańczowy chcę zobaczyć pewien eksperyment. Zobaczycie to. Myślę, że jak będzie wietrznie i ten, to zobaczycie to niebawem. I czerwony dym też zobaczycie niebawem. Kurde, to jest brudny. Brudny. Także zobaczycie to, co to będzie. Następną rzeczą jest coś długiego. A cóż to takiego? Flary. Ja nie zamawiałem flary, ale dobra. Zamawiałem dyma takiego innego, jeszcze czerwonego, ale dobra, odgrałem. A, to jest to. Już wiem, co to jest. Ogień bengalski. No dobra, odgrałem, to było odgrałem. Tylko inaczej wyglądało, chyba. A może tak samo? Nie ważne, nie było takie długie. Myślałem, że będzie takiej wielkości jak ten dym, a dobra. Czyli jest to. To sobie zobaczymy gdzieś kiedyś na różnych strzelach. Kolejna mam paczucha, ale nie zaformowana. Muszę się przyznać, że tutaj sprzedawca się bardzo postarał. Krótko odszedł się. Cieszcie się, bo tak szybko nie zobaczycie unboxingu. I tu mam, tak, nożyk tutaj tam obok. Dwie paczki takich samych. Petard. Mega teraz, tak? Czy jakoś tak? Petardy tu podobno dobre. Słowenia, czyli słoweńska pirotechnika, albo słowacka. Także zobaczymy, klasa druga. A nie będę robił, będzie z tego test. A tu go zostawiłem tak, żeby coś zawsze mieć. Więc zobaczycie. Tu jest... Tu... Tu był... Mi dużo także. Tak, tu jest Dumbo Middle. Także
że zobaczycie sobie utrudnienie, nie było testu z drugą liczby. Także zobaczycie sobie. Aha, jeszcze tu mam przecież. Ja muszę odbierzyć ten wstępny. No i tu takie konsarne. Podobno to są. No właśnie, podobno to są. Zobaczycie sobie, co to jest. Znacie konsarze do dzieciaka? Ja pamiętam. No i lat. Powiedzmy. 12, 13. To pamiętam, były korsarze. Szerowi kiedyś. To były kiedyś na siankę. Zobaczymy, czy te są. Tylko nie chcę ją rozpakować, żeby tylko ci nie dostały. Następnie lecimy tutaj dalej. Sylwestra do luźnego strzelania. Po co to ma później leżeć? I następna paczucha. Bo to są takie malutkie paczuszki. Staram się tak wybierać, żeby nie była jakaś wysoka cena. Bo wiadomo, nikt z nas nie chce płacić za dużo. Ale tu będzie pirotechnika zaraz. Dobra, ale dosyć droga. Kolejny jest kandon. To jakby kandon. Kandon może kojarzyć, może nie. A jeśli nie, to będzie więc test. Także ja sobie gdzieś to muszę wykładać. Może ja sobie to wezmę tu. Sam powiedzieć, co sobie? Dopiero teraz układę na okno siebie, nie? Jestem dobry. Następnym produktem do opakowania jest funkę Titan Blitz Crackling. Jak wiecie, funka jest dobrym importerem, ale drogim importerem.
Także no, trzeba troszkę zapłacić. W granicach od 20 do 30 zł. Bo pirotechnika funka jest droga. Więc wtedy sobie zadajcie pytanie, czy wolicie słabą pirotechnikę i kupić za 8 5 zł, to nie wiem, czy traficie. No, za 3 zł traficie sobie takie malutkie, takie, ale jak chcecie porządnie, no to musicie zapłacić. I ostatni setup, bo to setup. Signal. Ktoś mi powiedział kiedyś w komentarzach, że źle to wymawiał. Nawet tutaj jest napisane. Signal. 2-0. Mam jeszcze Signal 3-0. I sobie je porównamy też. Oprócz testu zrobimy jeszcze sobie porównanie. I zobaczymy, i na decybelu mierzą, jak to mam w ogóle wypadnie. W ogóle one chyba są większe, mi się wydaje. A muszę to zobaczyć. Ja sobie tak pochowam to. Ach, już to do kartona i tak. Chyba, że ten karton był trochę duży. Mamy 12 sztuk. No, są dosyć grube. Także... Ile one mają? Ciekawe. Nie będę wam mówił, bo później nie będziecie... Będzie przecież test. Na którym się wtedy wszystkiego dowiecie. Wszystkiego nie zdradzam. I ostatnim rzeczą, żebyście nie mówili, że mam całe pytanie. Znaczy rakiety u mnie też już były na kanale. Tu mamy rakiety od Gao. Rakiety od Gao. No, też wam nie powiem. Będziecie mieć. Też będziecie widzieć później. Ale rakiety będziecie dopiero widzieć w Sylwestra, bo one są specjalnie na Sylwestra, więc tak będą sobie teraz leżeć i czekać. Także teraz będziecie tylko widzieć spetat. No. Muszę się nawet przestać mówić te y. Także... A jestem ciekaw tych. Chciałem zobaczyć. Tych korsarzy. Czy one wyglądają tak jak kiedyś na dzieciaka? Zobaczcie to. Muszę tak do was podejść. Siareczkę. Także takie są jak za dzieciaka kiedyś. Ale będziecie mieć tego testa. Zobaczymy, jak to wypadnie, co tam i tak dalej. Także ja to muszę tu zajrzeć sobie. Ziwcieka. Te już są z lądu. Dobra. Także nie przedłużając tego odcinka, bo pewnie trochę, no już trochę trwa ten odcinek, także... Także cóż.
Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Także nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subik niewidziany, dzwoneczek, także i cóż, no pozostaje tylko czekać Wam, aż przetestuję dla Was te produkty. I to już ja w tym momencie żegnam się z Wami cieplutko, także trzymajcie się do kolejnych odcinków. Na razie!